Według świętego Piotra Pan Bóg powołuje nas swoją chwałą i swoją doskonałością. Czyli w momencie, kiedy my zbliżamy się do Pana Boga, kiedy podchodzimy do Jego tajemnicy, to wtedy objawia się Jego chwała i my jesteśmy zaskoczeni Jego doskonałością. I poprzez to zostają nam udzielone drogocenne i największe obietnice. I to jest takie niezwykłe, ponieważ poprzez właśnie te obietnice, które Pan Bóg złożył w nasze serca, a które budują naszą nadzieję, nasz sposób myślenia, stajemy się uczestnikami natury boskiej. To znaczy, nie tyle stajemy się bogami, ale zostajemy przebóstwieni właśnie tą chwałą i tą doskonałością i wtedy już nam nie zależy na tym, co jest ziemskie, co jest grzeszne, co jest niedoskonałe. To jest taki niezwykły sposób, kiedy Pan Bóg przychodzi do ciebie i to On przejmuje inicjatywę w twoim życiu. Ale to jest takie bardzo piękne. To jest takie bardzo pouczające.